Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusji nad przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012. Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad sprawozdaniami komisji o projektach uchwał w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce, w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym, a także o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Za chwilę rozpatrzymy sprawozdania Komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji. Szanowni Państwo, nie ogłaszałam przerwy, trwają obrady. Jeśli ktoś z Państwa nie chce uczestniczyć lub nie może w posiedzeniu, bardzo proszę o szybkie opuszczenie sali. W dalszej kolejności rozpatrzymy sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Następnie rozpatrzymy sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marka Dochnala, reprezentowanego przez adwokata Marka Zawadzkiego z dnia 15 stycznia 2012 roku, poprawionego w dniu 2 kwietnia 2012 roku, o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza. Następnie rozpatrzymy sprawozdania Komisji o projektach uchwał w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce, a także w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym. W dalszej kolejności przeprowadzimy pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, zawartego w druku nr 897. Następnie rozpatrzymy sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, zawarte w druku nr 871. Ostatnim planowanym punktem rozpatrywanym w dniu dzisiejszym będzie sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy Prawo pocztowe. W czwartek rano przeprowadzimy głosowania, następnie rozpatrzymy pytania w sprawach bieżących oraz informację bieżącą. Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propozycję Prezydium Sejmu rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie planu prewencji przeciw zwiększonej aktywności ugrupowań skrajnie prawicowych oraz eskalacji incydentów o podłożu ksenofobicznym i nacjonalistycznym, o której przedstawienie wnosił Klub Poselski Ruch Pali Kota. Panie pośle, bardzo proszę pozwolić mi prowadzić. W dalszej kolejności rozpatrzymy przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012 wraz ze stanowiskiem Komisji. Następnie przeprowadzimy pierwsze czytania projektów ustaw o zmianie ustawy Kodeks cywilny, o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a także o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W piątek rano przeprowadzimy głosowania. W bloku głosowań przeprowadzimy trzecie czytania projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, także o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. W bloku głosowań planowane jest trzecie czytanie projektu ustawy o odpadach. Po głosowaniach planowane jest rozpatrzenie sprawozdania Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.